Zachwiały się Państwo pięknie. Szanowni Państwo, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zniewolenia, Polska odzyskała niepodległość. 99 lat. Właśnie to przypada w zasadzie dzisiaj, jutro. Spotykamy się po to, aby wspólnie tą wolnością wycieszyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa w imieniu własnym Katarzyna Soja i Tomasz Białoszewski. Organizatorów dzisiejszego koncertu, samorządu, miasta i gminy Warka, Centrum Sportu i Rekreacji, Zakładu Usług Komunalnych, Spółki ZOO w Warce oraz Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej. Drodzy Państwo, a ja bardzo gorąco, bardzo serdecznie pragnę powitać burmistrza miasta i gminy Warka, pana Dariusza Giskę. To pięknie. Panią wiceburmistrz Teresę Knysio. Witam ironicznie przybyłą grupę radnych Rady Miejskiej w Warce na czele z wiceprzewodniczącą Zofią Pawelec. Witamy wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, w przededniu święta odzyskania przez Polskę niepodległości, spotykamy się, jak już wspomnieliśmy, po to, aby ten radosny dzień uczcić. Dzień 11 listopada. To jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Nasza ojczyzna, tak jak wspomnieliśmy, po 123 latach odzyskała upragnioną wolność. W wielu miejscach w Polsce, tak samo jak i tutaj, w Warce odbywają się najrozmaitsze uroczystości, tak więc i my znakomicie naszym koncertem wpisujemy się w ten klimat uroczystych obchodów. A nasze muzyczne spotkanie, które przygotowaliśmy dla Państwa, składać się będzie z dwóch części. W pierwszej usłyszymy głównie utwory narodowe i pieśni patriotyczne mówiące o tym wydarzeniu historycznym. Pieśni, które niewątpliwie zagrzewały do walki, dodawały otuchy w trudnych chwilach, kiedy to Polski nie było na mapie Europy. W drugiej części, bo jest to przecież również i święto radosne, usłyszymy utwory rozrywkowe. Zajrzymy do świata amerykańskich przebojów, ale nie zabraknie również naszej rodzimej, dobrej, polskiej piosenki. Za chwilę te utwory i pieśni usłyszymy w wykonaniu naszych artystów, w wykonaniu orkiestry Dęty i Moderator z Warki oraz towarzyszących im solistów. Mam nadzieję, że każdy z Państwa w naszym repertuarze znajdzie coś odpowiedniego, coś, co przypadnie Państwu niewątpliwie do gustu. A koncert nasz rozpoczniemy naszym narodowym, uroczystym tańcem, polonezem z filmu Pan Tadeusz. Przed Państwem być może znana Państwu wspaniała orkiestra Dęta Moderato pod dyrekcją jej kierownika muzycznego Artura Gębskiego. Zapraszamy serdecznie. Thank you.
Krajewski. Szanowni Państwo, polonez Kościuszki to zwany także w niektórych gremiach pożegnalnym, to oczywiście polska pieśń patriotyczna. Powstał on w 1792 roku z okazji przymusowej emigracji Tadeusza Kościuszki spowodowanej klęską wojsk polskich w Rosji. Po prawie 40 latach, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, Reinhold Suchodolski zmienił nieco melodię i napisał nowy tekst do tej pieśni, a później towarzyszyła ona oczywiście powstańcom. Dzisiaj poloneza Kościuszki usłyszymy w wykonaniu naszego solisty. Przed Państwem Krzysztof Ciupiński-Świątek. Thank you.
Thank you.
ten oto sposób zakończyliśmy pierwszą część naszego koncertu, tę, którą nazwaliśmy sobie chyba nie tylko na roboczo, ale też przyjmijmy, że i Państwo się z tym określeniem zgodzą częścią patriotyczną. Miałem co prawda przebrać się do drugiej części, ale Państwa brawa są tak krótkie, że po prostu nie zdążyłem. Więc mam nadzieję, że tym razem będą nieco dłuższe. Właśnie nie, żeby ja nie muszę. Nie. Trudno będziecie Państwo musieli mnie nadal oglądać z rukiem, a miałem taki żakiecik, no całkiem niezły. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą część naszego koncertu, na którą złoży się wiązanka polskich melodii filmowych. Poprzypominamy sobie zarówno filmy, zarówno seriale. Będzie to na pewno swoisty popis orkiestry Moderato i oczywiście jej dyrygenta, Artur Gębski.